Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na Poczytaj Mi Marto i zapraszam do wysłuchania bajki, którą napisał pan Krzysztof Błaziak. Bajka ta brała udział w konkursie, który jakiś czas temu wstawiłam na swojego fanpage'a i właśnie dzisiaj ją przeczytam. Jest ona na podstawie ulubionej bajki, sceny z życia smoków. Zapraszam serdecznie. Raz tyranozaur Duduj zwany poszedł na spacer przemyśleć swe plany. W niemałym był kłopocie, jakie kwiaty namalować na płocie: bratki, stokrotki, tulipany, może nasturcje, albo banany? Choć to nie kwiaty, na płoc się nadadzą i sztachetom trochę życia dodadzą. W sukurs mu przyszedł diplodok wielki: Namaluj rybki albo muszelki. Brontozaur, znany ze swej wielkości, radził. Namaluj kwiaty, nie rób przykrości. Kwiaty są ładne, miłe, pachnące. Namaluj kwiaty na wielkiej łące. Nasz tyranozaur doradców słyszy, lecz swój plan snuje w wieczornej ciszy. Na płocie swym forsycja mu się marzy. Albo goździki wśród bratków pasaży. Tak sobie myśli i siedzi w zadumie. Hmm, w sumie to kwiatków malować nie umie. Decyzja podjęta i niech samoloty od dziś zdobią me płoty. Dziękuję. Jeżeli ta bajka Wam się podobała, wciśnijcie łapkę w górę, a także subskrybujcie mój kanał. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco. A pamiętajcie o dzwoneczku. Buziaki.